Witajcie, moi drodzy! Z powrotem przy Zagrajmy w Hogwarts Legacy! Jesteśmy w Hogsmeade! I w końcu mam troszeczkę znowu czasu, żeby przysiąść na poważnie do tej pięknej gry. W poprzednim odcinku byliśmy u Ollivandera i dostaliśmy naszą piękną różdżkę, którą zrobiłem sobie na Pottermore, czy tam którą mi wylosowano, różdżka, która mnie wybrała, z włosem jednorożca w środku. Taka piękna różdżka. No i byliśmy jeszcze po eliksiry. Mamy jeszcze dwa zadania, odwiedzić Ksiągi i Zwoje oraz odwiedzić magiczną rzepę. Jednakże zanim do tego dojdzie, czy mogę wejść do Zonka? Zamknięte. Ale to oznacza, że będzie kiedyś otwarte. Tutaj trzy miotły mamy. Mogę to już odwiedzić miejsce? Ale tu ci... O kurde, ale ciemno było. The Three Broomsticks. Wow. Naprawdę... Ten klimat... Wygląda trochę inaczej niż we filmie, ale wystarczająco podobnie. Głównie znamy tą lokację z szóstego filmu. Ty jesteś właścicielką, prawda? Już wiele o tobie słyszałem. Internet się poprzewracał trzy razy z powodu tej postaci. Ale dlaczego to... Dowiemy się później. Pod trzema miotłami. Pub pod trzema miotłami jest aktualnie prowadzony przez... Sirone Ryan i podobno jest stary niczym samo Hogsmeade. Od dawna stanowi miejsce spotkań dla mieszkańców i uczniów Hogwartu, chcących napić się piwa kremowego lub ognistej whisky. Nie pamiętam, czy Hogsmeade już istniało, gdy Hogwart został założony, czy dopiero później doszło. Możemy pić i jeść, to jest fajne. Nawet nie płacimy nic, ale czy możliwe, że... Założyciele Hogwartu już przebywali pod trzema miotłami? Nawet jeżeli wioska później została założona? Czy oni jakoś z założeniem wioski mieli coś wspólnego? To są te szczegóły, których nie pamiętam z książki i różnych tam mediów dodatkowych i nawet nie wiem, czy kiedykolwiek je wiedziałem. Ale no cóż. Głównie tą lokację, chciałem powiedzieć, znamy z szóstej części filmu, gdzie tam Ron obserwował, jak Ginny z Deanem, jej chłopakiem, sobie gawędzili i się wkurzał, oraz Harry zagadał do Slughorna. Szósty film ogólnie bardzo fajny. Trochę bardziej odskakujący od tej powagi, którą miały filmy od trójki. Ale to bardzo pasowało. Nawet jeżeli tyle z książki było ominięte... Rzeczywiście mogę tu znaleźć rzeczy, fajnie. Nawet jeśli wiele rzeczy z książki zostało ominięte, to na swój sposób jako film... Szósta część jest jedną z najlepszych, chyba u mnie nawet na trzecim miejscu? Albo nawet na drugim po Więźniu Azkabanu? Musiałbym rewatchnąć znowu filmy w tym roku i się zastanowić troszeczkę. Może w przygotowaniu do Let's Playa to zrobimy, he? Że wspólnie obejrzymy sobie też filmy na boku. Przeczytać książek raczej nie zdążymy, aż skończę grę. Nie mam zamiaru tej serii prowadzić tak długo jak innych. Ale... Może filmy da radę obejrzeć. Kotek. Nice. Gdybyście mi rok temu powiedzieli, że będę w grze polował na to, żeby głaskać koty, to bym wam nie uwierzył. Bym wam jeszcze w twarz opluł. Miodowe królestwo. Gdzie? Tędy? Aż jestem tak ciekaw tego wszystkiego. Tam. Honeydukes. Tańczące waty cukrowe? No to jest dopiero coś. Mogę wejść? Wow! Ale tu fajnie wygląda. Mogę żreć? Wszystko kradnę. Nic nie trzeba płacić. Wszystko za darmo. Caractacus the Candy Conjurer. I co mi to dało? Nic nie wylosowałem przecież. Ale te... odbicia światła mnie wkurzają. Nic nie widzę! O, tu mają kawę, czy co? No, cukiereczki, nie. To są wszystko cukiereczki. Kawa wy... Wow!
Efekt lewitacji. What? Czy to są te cukierki, z których w trzeciej części jedli chłopacy w pokoju wspólnym? Musy Fistusy. Te przepyszne cukierki, które podobno zawierają żądło żądli bąków, to niewielkie kulki sorbetowe, które po zjedzeniu wywołują u osoby spożywającej lewitację. Kilka cali nad ziemią. A nie, one tylko lewitację powiodują. Nice. Mogę tu jeszcze więcej odkryć? Ciekawych rzeczy? Oto watę cukrową sobie zeżrem. Mogę sam tworzyć? Latającego smoka ze waty cukrowej? What? That's crazy. I nawet w moim kolorze. Kolorze... Ravenclawu. Z tej strony będzie inny kolor, czy dokładnie to samo po prostu? Ha, patrzcie, a Hufflepuff nie ma swojego koloru. Tylko Ravenclaw, Slytherin i Gryffindor i... no... różowy dom, którego nie ma. Dom Wieprza, o! Tak go nazwiemy. Gdyby Dom Wieprza naprawdę istniał, to bym... o! Bardziej tam chciał dojść niż do Ravenclawu. What? To są te cukierki. To są te cukierki, które chłopaki jadły. W trzeciej części to tam różne odgłosy zwierząt siebie dawali, bo to tutaj był lew. Tylko że dodatkowo jeszcze... kradniemy pieniądze. Tutaj był ogień. Dopiero teraz się strona pojawiła? Eksplodujące cukierki. Te przysmaki wybuchają podczas jedzenia. Choć nie powinny wywołać poważnych szkód, zaleca się ich ostrożnie gryźć. Ich ostrożne gryzienie. Będzie jakiś inny efekt teraz? Nie, dokładnie ten sam, co? No ale to i tak fajne. Takie szczegóły są świetne, bo my nawet tutaj nie musieliśmy wchodzić. Ale gra pozwala nam zajrzeć tutaj do tych różnych miejsc. Ciekawe, że nie wszędzie się strona pokazuje. O, już nie mogę się doczekać, jak będziemy mieli alohomory i tutaj wszędzie będzie można się włamywać. O, zdobywanie 100% będzie takie przyjemne. O, tutaj. Dokładnie to jestem ja. Tak się czuję. Tutaj będę żarł wszystko. Będzie jakiś inny efekt? Aha. To są te cukierki, o których mówiłem. Ale jakoś tutaj się strona nie pojawia, dziwne. Czyli tamte cukierki były czymś innym, a tutaj są te odgłosy zwierząt, które można wydawać. A gdzie są te cukierki, które wydają dym z uszu? Jest tutaj tyle do odkrycia. Te wszystkie fajne szczegółyki. Tylko trochę denerwuje mnie, że mogę tylko chodzić najwyraźniej. Nie mogę przyspieszyć. Mogę przyspieszyć. A, szkoda, że tego wcześniej się nie dowiedziałem. Tu byliśmy. No dobra, na pewno kiedyś jeszcze tu wrócimy. Sakiewka teraz jest moja. Dziękuję. Dobra, odwiedź księgi i zwoje. To chodźmy do ksiąg i zwojów. Najlepiej natychmiast. Czy jest coś innego bliżej? Chodźmy tu. Księgi i zwoje. A później zmierzamy do... kieł i szponów? No, zobaczymy gdzie wtedy. Magicznej rzepy. A, okej, magiczna rzepa. Muszę sobie to dokładnie wspamiętać jeszcze. Zabawnie to wygląda z tym pergaminem, który tam czeka na nas. Ciekawie będzie później zbierać wszystkie zwoje, które przegapiliśmy. Bo no celowałbym bardzo chętnie w 100%. To jestem ciekaw, czy zrobimy wtedy po prostu jedną wielką sesję i pokażę wam szukanie, czy będziemy wycinali... Ej. No fajnie, żeś poleciał, ale ja chciałem tak naprawdę akcjo. Haha. Te latające strony mogą być troszeczkę wkurzające, powiem wam. I dokładnie dookoła budynku przeszedłem. Że też nie mogę przechodzić przez ściany. To rzeczywiście upierdliwe, że nie mogę przez ściany przechodzić. Ale za to znajduję pieniądze. I strony... akcjo chciałem znowu. Mylę te czary cały czas. Muszę sobie je tak ustawić, żeby... instynktownie wiedzieć, co kiedy wciskam. Tutaj na górę też nie wejdę. O.
No, tutaj. Tom's and Scrolls. Specialist Bookshop. Co prawda nie to samo co Esy i Floresy, ale niech będzie, pójdę do tej mniejszej, gorszej księgarni. Ty masz styl, gościu. Ten kapelusz. O, zaista angielski. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest. Creating something out of nothing. To jestem ciekaw. Of course it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Oh? That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Profesor Weasley taka szycha. Let's look at what we have, shall we? Niby księgi i zwoje, ale widzę, że ty tylko masz zwoje, które sprzedajesz, co? I z tego będziemy mogli wyczarować po prostu przedmioty, którymi będziemy mogli udekorować tam różne rzeczy. Magiczny wzór, stół zielarski z małą donnicą, pewnie na lekcję zielarstwa, i magiczny wzór na małe stanowisko do eliksirów. Ta, potrzebujemy te rzeczy właśnie do tych dwóch lekcji. Jestem ciekaw obu lekcji, zielarstwa i eliksirów. Przy eliksirach jestem szczególnie ciekaw pani profesor, która jest taką szychą, że wygrała tam nagrodę, jak widzieliśmy w pokoju nagród. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Niby masz ciekawe rzeczy, ale nie wiem, co miałbym z nimi teraz zrobić tak naprawdę. Skaczący kociołek. Ze średnią donnicą stół zielarski, aha. Czyli lepsze wersje tych przyrządów do lekcji. Magiczny wzór stanowisko do eliksirów w kształcie litery T. Jak troll, czyli najgorsza ocena w Hogwarcie. Ale kasy też na to wszystko nie mam, to byłoby troszeczkę zmarnowane. No to jest wyposażenie, które już posiadam, co nie? Taki kapelusz mam, kiedy ja go zdobyłem. Nieważne. Let me know if there's anything else I can do to help. W tej chwili nie, proszę pana. Ale jest to fajne miejsce, muszę przyznać, w którym pan urządził sobie sklepik. Tylko szkoda, że nie ma tu jakichś prawdziwych książek, tylko... What? Wow, magiczne schody! Przyciskiem? Jak to się stało? Nie, no, książkę obejrzałem i się nagle pojawiła. Jak ten mechanizm działa w ogóle? Nie mam pojęcia. Ale no, nie mogę co to jest? Szczur jakiś. Jakiś duży, przerośnięty. Myślałem przez chwilę, że to... Że to szkielet z krzata. To byłoby przerażające. I troszeczkę przesadne, jeżeli chcecie wiedzieć. I tutaj taki rysunek Hogwartu. Siódmy poziom. Jestem dobry w tą grę. A tu jakieś ptaszysko. Smoczek. Wygląda trochę jak smoczek w zbroi. Jak te książki same się segregują, też fajna rzecz. Ajajajajaj. Mogę was zaczepić? I find if I try to look attentive in potions, it seems to keep Sharp off my back. It works quite well unless he asks me a question, and then it's not really a good plan at all. Overall, I probably wouldn't recommend it. I don't find potions bearable at all. And if it's double potions, I question whether I wouldn't just rather be a muggle. I suppose I'd be curious about a beautification potion. What?
Not for me, Moonbind. For a friend of mine. Don't be stupid. No przynajmniej możemy posłuchać, co tam sobie gadacie, to jest przyjemne. Nawet jeżeli nie z każdym możemy pogadać. Ogólnie ciekaw jestem, kto uczy eliksirów, jaki to nauczyciel lub nauczycielka. To gdzie jest ten ostatni sklep? Tutaj. Magiczna rzepa. A trochę jeszcze drogi jest, musimy nawet przez rzeczkę przejść. What? Jestem ogólnie ciekaw, jak to działa tutaj z tym Felix Felicis. Niby się mówiło, że jest to eliksir, którego nie wolno używać na egzaminach i nie można też używać go do sportów i tak dalej, bo przynosi po prostu szczęście. Harry go użył przecież w 6 części i miał mocno szczęście przy najbardziej szalonych sytuacjach, które nie powinny były się udać. Ale? Czy oni nie sprawdzają przypadkiem przy sumach na przykład tego, albo przy każdym innym eliksirze przypadkiem nie sprawdzają wcześniej, czy oszukujesz? Chyba tak. Ten gość też ma styl. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new fifth year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. Taka dobra nazwa. I keep the cards out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. A to coś oznacza? But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Skoro Pippin nawet tutaj kupuje, to musisz mieć dobrą rzepę, kurde. Możesz się cieszyć, że kupuje u ciebie, a nie kradnie, jak wtedy z farmy Magota. Ale to tylko w wersji filmowej Władcy Pierścieni było. Ale czekaj, to nie ten Pippin. No, nieważne. Nasiona dyptamu. Za darmo dostajemy, ale i tak niby pokazuje nam, że musimy kupić. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. On wygląda też zbytnio epicko, jak na tą rolę, którą ma. Inny styl. Zajebistości, ale cholera jasna, to jest takie fajne. O, jak oni wszyscy wyglądają i wszyscy tak angielsko, nie? Co tu jeszcze można kupić? Różne nasiona, które będą nam pewnie potrzebne do zielarstwa, ale domowego. Będzie można samemu sprawić, że wyrośnie nam taki dyptam i będziemy mieli składniki z tego pewnie. To jest ciekawe. Figi abysyńskie. Aha. No, dzięki. To by było na tyle. Możemy wracać do Sebastiana. Wózek magicznej rzepy. Ten wózek należy do Timothy'ego Teasdale'a, co jest też świetnym imieniem, prowadzącego magiczną rzepę. Lubi być w centrum wydarzeń i nawiązywać kontakt z klientami poza sklepem. Dlatego przed sklepem stoi, albo jego sklep jest w jego ogrodzie. Dobra, Sebuś, gdzie ty jesteś? Kozy! Fajnie, żeś podskoczył, kurde, Goat Simulator. I spójrzcie, tam jest Hogwart, jak ładnie. Co mi tutaj wibruje? A, ty mi wibrujesz. Wysłużę się tobą, wybacz. Ta łódeczka, będę mógł ją później popłynąć. Fajnie to wygląda, woda naprawdę bardzo ładna tutaj. Wow. I też te realistyczne światła na szacie. Ogólnie główną kartą reklamową aktualnej generacji, która jeszcze 2 lata temu była next-genowa, czy tam nazwana next-genem, teraz jest aktualna, no. Ludzie nadal nazywają to niektórzy next-genem, więc trzeba o tym wspomnieć. Lol. No już chciałem powiedzieć, że nic magicznego się jeszcze nie zdarzyło. Ho! Czy wszystkie narzędzia będą naostrzone? Prawie spadło.
A czy teraz będzie nóż naostrzany, czy znowu tylko siekiera? Nie, nie mogę jeszcze raz kliknąć. Mogę. Nóż teraz? O nie? Teraz ten duży nóż. To jeszcze nie, to się chyba jeszcze nie liczy jako maczeta, nie? To jest nóż kuchenny, te? Do krojenia mięsa. Maczeta to jest co innego. I teraz mały nóż? Ten, który najbardziej podobałby się Alicji z Krainy Czarów. No. Właśnie główną tą rzeczą, którą wprowadziła nowa generacja, to są te superrealistyczne oświetlenia, które na ogół mnie aż tak nie interesują i zachwycają. To nie jest coś, co aż tak jest wielkie dla mnie, ale jak widzę praktyczny użytek tego czasem, tych nowych oświetleń, to rzeczywiście gry potrafią dużo, dużo jeszcze lepiej wyglądać tylko przez oświetlenie. Czasem nawet ja jestem pod wrażeniem, mimo że samo oświetlenie aż tak bardzo mnie nie ciekawi. Beczki piwa kremowego. Beczki te zawierają piwo kremowe. Wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje się je zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. Aha, czyli jednak ma troszeczkę alkoholu? Ho, co swoją drogą? Jak zaczęliśmy na 5. roku, to kurde, połowę szkoły, więcej niż połowę ominęliśmy, nie? Jak mamy to wszystko nadrobić? Jeżeli zbyt szybko i zbyt łatwo to wszystko nadrobimy, to niby można pomyśleć z jednej strony, że jesteśmy geniuszem, ale z drugiej strony można by pomyśleć, że co ci uczniowie uczą się w tej szkole przez te 4 lata? Co oni tu robią i czy ten czas nie jest przypadkiem zmarnowany? No może po prostu się dobrze bawią i to jest częścią wychowania, i ogólnie młodości, co też jest bardzo ważne dla rozwoju ku dorosłości. W sumie to byłby całkiem dobry model szkoły, gdzie bardziej koncentrują się na rozwoju ciebie jako człowiek, żeby coś z ciebie było, a nie aż tak dużo masz się do uczenia, tylko te ważne rzeczy. Dobra, Sebastianku, też wszystko załatwiłeś, co chciałeś? I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. O, teraz wspólnie pójdziemy na... Co to było? Huh? Holy shit! Bombarda? Draw it away from the building! Away from the village! Ja też chcę bombardę! Troll! Drugi troll! Unik! Huh. No to jest dopiero niespodzianka. Pierwsza poważna walka w tej grze! Ach, uniki mogę robić w ten sposób. Przy czerwonym mi mówi o uniku. No Harry, ty nie dojdą. My szybciej niż ty po przybyciu do szkoły. O, pierwszy raz się musimy z trolem zmierzyć. Oh shit! Otoczenie mogę w niego rzucać. Ale pozwolę sobie zacytować Boromira z Władcy Pierścieni. Mają jaskiniowego trolla. O, no i też jak Boromir dostałem w pyski, poleciałem o ścianę. Niezła szarża na takiego 15-letniego ucznia. Uść. Daj mi żyć, Sebuś. Teraz w sumie się cieszę, że nie wzięliśmy Nati ze sobą. O nią bym się troszeczkę bardziej martwił niż o Sebusia. Nie chodzi o to, że nie poradziłaby sobie, bo czarami pewnie możliwe nawet, że jeszcze lepiej niż ona, niż on potrafi się niektórymi posługiwać, ale on ma doświadczenie w pojedynkach. No i ją by raczej troszeczkę bardziej bolało, gdyby poleciała o ścianę. Jak mówi moje seksistowskie serce.
No, stychaj, śmierdzielu! Bum! Ej, ale nie odebraliśmy mu całego życia. Starożytną magię? Okej. Okay. Finish him! Kamehameha! Ha! W nos sobie wpakujcie tą swoją bombardę. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? I suppose so. It's all a bit of a blur. 5 punktów dla Ravenclawów. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you again. O! Czyli to jest... Myślałem, że pani tutaj też będzie sprzątała. Co ona się teleportnęła? Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Ale my musimy posprzątać. Chciałem właśnie powiedzieć, że ona miała... przegenialny... Mam użyć reparo, co nie? Yeah! Że ma przegenialny strój. Z tym kapeluszem i to wszystko. Bardzo jestem fanem jej stroju. I też ogólnie jej designu. Przypominała troszeczkę Agatę z WandaVision, tą aktorkę tej postaci. I czy ja widziałem tutaj stronę? Tak, dobrze widziałem. Posąg Buchona, Hengista z Woodcroft, uważanego za założyciela wioski Hogsmeade. Po tym, jak został wypędzony ze swojego domu przez mugolskich prześladowców. Chyba była karta... czarodziejów w poprzednich Potterach z nim. Coś tak kojarzę. W sensie w częściach od 1 do 3, bo te części miały te karty czarodziejów, tak bardzo jako znajdźki. Fajnie byłoby, gdyby tutaj były też takie znajdźki, ale coś czuję, że... to może być niemożliwe. Czy to też byłem ja? Wyglądało zbyt estetycznie jak dla mnie. Ale funkcjonariusz Singer. Czyżby krewna Bobiego Singera z Supernatural? Byłoby przezarąbiście, muszę przyznać. Bo Bobby jest świetny. What? Nie wiem, ja oczekiwałem, że drzewo zacznie tańczyć, a nie, że zostanie podcięte. Przykro mi, drzewko. Dobra, gdzie jest ten gość, do którego... Czemu to jest zablokowane? Co do dia... Aha. No, dobra, co ja tam się dziwię? Przecież to świat magii i czarodziejstwa. Gdzie się podział mój kumpel? Tędy mam wejść? Ty, on wszedł po prostu za nim do środka. Co, już skończyliście rozmowę, czy jak? Mr. Hill was just singing your praises. Fajnie. Gadaliście o mnie beze mnie. O! To jest sklep z ciuszkami, rozumiem? No gdzie jest ta strona? Była tu gdzieś. Tu jesteś. Manekiny Gladraga. W przeciwieństwie do zaczarowanych manekinów, które uczniowie preferują do treningu pojedynków, manekiny u Gladraga służą jedynie do prezentowania najnowszej mody czarodziejów. No to mam nadzieję, że ma pan dla mnie jakieś fajne ciuszki. Widzę tam stronę latającą. Czekaj, pozwolę sobie ją jeszcze zabrać, zanim z panem pogadam. Skoro już tutaj jestem na zewnątrz, gdzie ona jest? Tu jest. Co ty wyprawiasz? Masz... się wspiąć. I dziękuję bardzo. Ty, zaraz będzie 8 poziom. Niezły progres. Ej, ale co tutaj te dwa trole robiły? Były uzbrojone, jak gdyby były z Władcy Pierścieni Shadow of War albo Shadow of Mordor. Bardziej takich przypominały. I były tylko dwa? Wbiły tutaj nagle i zniknęły. Do czego to było? Miało to czemuś służyć, czy... Czy jak? Bo jak Quirrell
w Harrym Potterze 1 wpuścił trolla do Hogwartu, to miał jakiś cel, żeby odwrócić uwagę. Czyżby tutaj ktoś próbował też odwrócić uwagę i coś zrobić? No raczej się nie dowiemy, nie? Póki zapytamy go osobiście. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Seba, ty... Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's Wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Seba, czy ty przed chwilą jakiegoś robaka zgniotłeś na podłodze, czy coś? W każdym razie, dziękuję za ten hojny dar. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? No, daj mi te szaty. Jakieś fajnie wyglądające, mam nadzieję. Take your time. To wygląda jak te szaty, które mamy. Tradycyjna szata szkolna. Dobrze skrojony. Czy to po prostu ta sama szata, którą mamy, tylko z lepszą ofensywą? Po prostu z lepszą obroną. Nice. Gniazdko wyposażenia są pełne, co? Co to diabła? Dobra, no to muszę coś sprzedać. Może sprzedam te standardowe brzydkie okulary. O. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. You won't be disappointed. That's a glad. Ekran wyposażenia? Aha. Mam się od razu tutaj w sklepie wyposażyć? Okej. Okay. Tutaj mam 0 ofensywy, a tutaj mam 5. No rzeczywiście. To jest jedyna różnica. Tak, z wyglądu też w ogóle żadnej różnicy. No niech będzie. Co tam jeszcze mogę kupić fajnego? Jakieś rękawice, taka nudna czapa, w końcu jakiś niebieski szalik, ale niezbyt mi się podoba. Szata do Quidditcha, to jest akurat fajna rzecz. Jak to wygląda? Mogę porównać, prawda? Nie, podgląd wyposażenia. Uwielbiam te szaty do Quidditcha z tych czasów. Chciałbym je nawet mieć. Pokaż mi może, jak ty wyglądasz. Nie, taki niezbyt. That looks as if it was made for you. Wyglądał, jakbym był nauczycielem zielarstwa. Z piórkiem. A to by wygląda, jakbym był adwokatem. Jestem Phoenix Wright. I to jest przedmiot legendarny. Potrzebowałbym 500 sztuk złota, żeby go wykupić. A tu jest szata z wzorem domu. That looks as if it was made for you. No to wygląda też bardzo fajnie. Ale przyznam, że chciałbym ten kubraczek tutaj. Modurek formalny. Mógłbym coś sprzedać, żeby to dostać. Tutaj te okulary mogę sprzedać. Bo ich nie potrzebuję. Te rękawiczki w sumie też. I te też. I teraz mogę zakupić to. Yes, nice. You won't be disappointed. Mój zakup pierwszy. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The three broomsticks is just this way. Ooh. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Miło słyszeć. Ogólnie tu jeszcze się trochę rozejrzeć można. No fajnie, czyli następnie idziemy do... Trzech mioteł. Dobrze, że już tam byliśmy, co? O, znowu takie... Takie głupie. Durne. Skrzynisko. A ty co się świecisz? Co z tobą? Ty ogólnie masz podświetlenie, co? I kowadełko. Ciekawe, co tutaj będzie można zrobić. Ale chyba aktualnie nic tutaj po nas. Ładna czacha. Ciekawe po czym. Wygląda jak herszta
Ból blinów, wydeleczono w Zelda Twilight Princess. Cicho, cicho, cicho. Ale dobra, ubierzmy może mój nowy kubraczek. O, spójrzcie tylko na to. Tylko zdejmę jeszcze szatę, żeby móc zobaczyć to w całej kozałości. Ale fajnie to wygląda, mógłbym nawet bez szaty w tym chodzić. A tak też fajnie wygląda. No, 500 złota się opłaciło wydać na to, bym powiedział. Moi drodzy, ale do 3 mioteł pójdziemy w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Prawie bym tą sowę przyciągnął, bo myślałem, że to strona przelatuje nade mną. Ale nie, zobaczymy jeszcze, co takiego odkryjemy w następnym odcinku. Na razie. Cześć.